Cześć, siemanko, tutaj Jasiek Mela. Opowiem wam moją własną historię o tym, jak na jednej nodze obskoczyłem oba bieguny ziemi. Zaczęło się od tego, że kiedy miałem 13 lat, poraził mnie prąd. W czasie ulewnego deszczu schowałem się w budce transformatorowej, a jak wiadomo, woda i wysokie napięcie elektryczne to zabójcza kombinacja. Zwłaszcza kiedy mowa o 15 tysiącach volt. Czułem się wtedy, jakby po prostu strzelił mnie piorun. Zanim zostałem zawieziony do szpitala, doznałem poważnych obrażeń i lekarze nie mieli wyjścia. Chcąc ratować moje życie, musieli dokonać amputacji, czyli mówiąc wprost, uciąć mi część ręki i nogi. Mimo kalectwa sądzę, że jestem szczęściarzem. Ktoś z was zapyta, no ale jak to możliwe? A ja myślę sobie, że być może gdyby nie ten wypadek 20 lat temu, to może teraz siedziałbym z kolegami gdzieś pod blokiem czy innym murkiem, nie robiąc ze swoim życiem zupełnie nic. Paradoksalnie to właśnie ograniczenia zmotywowały mnie do ciężkiej pracy. Wypadek spowodował, że musiałem walczyć ze sobą każdego dnia. Na początku nawet najzwyklejsze czynności sprawiały mi wielką trudność i wydawały się niemożliwe, ale byłem uparty. Uważam, że nie ma rzeczy niemożliwych. Nawet w którymś momencie wykminiłem, jak za pomocą jednej ręki i kolana zrobić na drutach szalik dla swojej ukochanej dziewczyny. O mojej sprawie dowiedział się polarnik Marek Kamiński i postanowił zabrać mnie na wyprawę na bieguny polarne. Wspólnie zdobyliśmy dwa takie bieguny i to w ciągu jednego roku. Myślę, że to całkiem niezły wynik na skalę światową, bo pewnie dla niejednej sprawnej osoby zdobycie bieguna wcale nie byłoby łatwe. Panują tam ekstremalne warunki, minus 30 stopni, nie ma cywilizacji, dróg, hoteli, żarcia na telefon, wszystko co jest nam potrzebne, namioty, jedzenie, cały czas niesiemy na swoich plecach. A mimo to udało się. Wchodziłem później w kolejnych latach na najwyższe góry tego świata, na Kilimandżaro, Elbrus, przebiegłem maraton w Nowym Jorku, kończyłem triatlon. Nauczyłem się, że aby osiągać to, czego się chce, trzeba wierzyć w siebie, w dobro i w Boga. No i może jeszcze trochę nad sobą popracować. Te oraz inne historie genialnych Polaków, którzy zmienili świat, przeczytacie w książce Jak zostać genialnym hultajem. Kliknijcie w link. Do zobaczenia i udanej lektury.